Ewelina, a to Sówka Pomysłówka. Zapraszamy Was do zaczarowanego świata książek. Przechodzimy do Was z książką Tato, a po co? W którym rodzeństwo, Ida i Kacper zadają swojemu tacie różne ciekawe pytania. Na przykład, co to jest czkawka i po co ona jest? Albo czy kartofel jest owocem? Czy kartofel jest owocem? Jak to? Naprawdę nie wie Pan, co to jest? Zdziwił się Kacper. Przyszedł do nas w kości kolega. Botań, czyli naukowiec zajmujący się roślinami. Pokazaliśmy mu z dumą najnowsze osiągnięcie naszego syna. Pnącze, które oplatało pergolę na balkonie. Trochę wyższe od dorosłego człowieka. Z grubymi łodygami, mocnymi ciemnozielonymi liśćmi i fioletowymi kwiatkami z żółtym oczkiem. Nie, nie wiem, odparł kolega botanik. Skąd mógłbym wiedzieć? Nie znam wszystkich roślin. Po tych słowach zapadła cisza. Kacper popatrzył na nas. My na Kacpra, gość na całą naszą rodzinę. W końcu ja chrząknąłem i wykrztusiłem z siebie. Widzisz, to jest ziemniak. Co? To jest ziemniak? Kiwnęliśmy głowami. Prawda, nas też zdziwiło, co wyrosło z marnego kartofelka. Kacper uparł się, by posadzić go w skrzynce na kwiatki na balkonie. Potem podlewał go regularnie, dbał o niego i cieszył się, gdy wypuścił pierwszy zielony kielek. Pęd rósł, owijał się wokół pergoli i wypuszczał liście od nogi i kwiat. Widziałem wiele ziemniaków, ale takiego jeszcze nigdy. Kacper był bardzo dumny ze swojej uprawy, a jego duma wzrosła jeszcze bardziej po wizycie kolegi botanika. Ziemniak tymczasem dalej się zmienia. Jego kwiaty przekwitały, a na ich miejsce zajęły duże zielone jagody. Tato, zapytał któregoś jak Kacper, a czy kartofel jest owocem? Jaki kartofel? No, który jemy na obiad, czy to jest to samo, co tutaj? Dodał, wskazując jagody na ziemniaczanych pędach. Nie, właśnie to nie jest to samo. Ziemniak, jak na typową roślinę kwiatową przystało, potrafi rozmnażać się za pomocą nasion. W tym celu wytwarza kwiaty, które po zapyleniu zamieniają się w owoce typu jagoda. I w ich środku właśnie tworzą się nasiona. Dla nas owoce ziemniaka są trujące, podobnie zresztą jak i łodyga. Liście oraz wszystkie inne zielone części tej rośliny. To, co wykorzystujemy do przygotowania obiadu, znajduje się pod ziemią. Ziemniak bowiem znów, podobnie do wielu innych roślin kwiatowych, rozwinął jeszcze jeden sposób rozmnażania. Na swoich korzeniach wytwarza mięsiste bulwy, te, które jemy, czyli kartofelki, w których magazynuje duże ilości związków odżywczych. To właśnie bulwy pozostają w glebie jesienią, gdy kartoflane pędy usychają. I to z nich na wiosnę wyrastają nowe łodygi i liście. Jedna ziemniaczana bulwa może dać początek kilku nowym roślinom. Gdy pokroimy ją na części, no byle nie za małe, to z każdej z nich wystrzeli zielony pęd. Powiem Wam, że tak robił na przykład mój dziadziuś. Ale uwaga, ziemniak nie jest rośliną, która od zawsze rosła w Polsce. Jego ojczyzną jest Peru w dalekiej Ameryce Południowej. Do Europy przypłynął dawno temu wraz z Hiszpanami, którzy podbili Peru, a przy okazji odkryli tę roślinę i nauczyli się ją uprawiać. Do dziś jednak ziemniak nie jest w pełni przystosowany do chłodniejszego klimatu, jaki panuje choćby w Polsce. Jesienią łodyga zwykle więdnie, zanim jeszcze owoce w pełni dojrzeją. Bulwy zaś pozostawione w ziemi przemarzają i giną. Trzeba je więc wykopać. Część należy odłożyć w chłodne miejsce, by przetrwały bezpiecznie zimę i mogły dać początek następnemu pokoleniu kartofli. Pozostałe można obierać ze skórki i przygotowywać z nich posiłek. I tak też zrobiliśmy z kartoflami, które wyhodował na balkonie Kacper. Co prawda wyrosły dziwnie małe w porównaniu z grubą łodygą i dużymi liśćmi rośliny, ale mimo to były bardzo smaczne. Polecam. Słuchajcie, o i tutaj możecie zobaczyć cykl życiowy ziemniaka. Czyli jak to wygląda, jak taki ziemniak się rozwija pod ziemią i później na zewnątrz. W niektórych regionach, słuchajcie, to na ziemniaki mówią pyry. Pokażę Wam jeszcze
jedną taką ciekawą odpowiedź na pytanie, czyli po co jest czkawka? Bo to jest bardzo ciekawa rzecz i na pewno każdy z Was ją miał. Po co jest czkawka? Kacper, jęknąłem. Dzieci leżały już w łóżka. Miałem im właśnie poczytać na. Gdy Kacper czknął tak głośno, że sąsiedzi na pewno też usłyszeli. Idź do kuchni i napij się wody, poprosiłem. Nie da się czytać w takich warunkach. W odpowiedzi Kacper znowu czknął, po czym zapytał. Tato, to powiesz wreszcie, po co jest czkawka? I dodał głośnie, spojrzałem na książkę. Tomek na wojennej ścieżce Alfreda Szklarskiego. Słuchajcie, tę książkę też mam. Jak i inne książki o tobie. Podczas ostatniej wspólnej lektury skończyliśmy w momencie, gdy przyjaciółka głównego bohatera Sali została porwana przez Indian, a jej pies Dingo pobity. Wszyscy byliśmy bardzo przyjęci losami bohaterów i ciekawi dalszego biegu wypadku. Dzieci wykąpały się wyjątkowo szybko i susem wskoczyły do łóżek. Ale ja chciałem już wiedzieć, czy Dingo żyje i kto porwał Sali. Tato, obiecywałeś, że powiesz wreszcie, marudził Kacper. To prawda, obiecywałem. Jeszcze raz spojrzałem na książkę i odłożyłem ją na bok. No dobra, westchnąłem. Powiem, co wiem. Otóż czkawka polega na nietypowym skurczu licznych mięśni regulujących oddychanie, czyli tutaj gdzieś. W tym szyi, gardła i klatki piersiowej, czy przepony, o przepona to tutaj, która jest dużym mięśniem oddzielającym klatkę piersiową od brzucha. Normalny, spokojny wdech jest zastępowany nagłym, szybkim i krótkim wciągnięciem powietrza do płuc. Zaraz potem płat skóry w tylnej części gardła, zwany głośnią, zamyka szczytową część drogi oddechowej. Strumień powietrza z jamy ustnej uderza w głośnię, a ponieważ jest ona narzędem, który odpowiada za wydawanie dźwięków, słychać przy tym charakterystyczny które towarzyszy czkawce. Potem znów następuje otwarcie dróg oddechowych i kolejne szybkie wciągnięcie powietrza. I prawda, cała ta sytuacja się powtarza, prawda? I tak można czkać i czkać i czkać. Ucze, które prowadzą do czkawki, powtarzają się, prawda? I tak bez ustanku i bez ustanku. Jeśli mamy szczęście, to tylko 5 czy 10 razy. Ale często liczba czknięć dochodzi nawet do 60. Rekordowa czkawka trwała ponad 60 lat. A nie skurczów. Wyobrażacie sobie? Ja raz miałam pół godziny. Mówię wam, to nic przyjemnego. Na szczęście większość z nas nic takiego nie grozi. Ba, nawet zwykłą czkawkę można spróbować powstrzymać. Nie zawsze, co prawda, to się udaje. Niemniej jest kilka sprawdzonych sposobów. Słuchajcie, pierwszy sposób. U mnie w domu polecano wypicie szklanki wody lub jedzenie łyżeczki cukru. Do tego więc namawiałem też Kacpra. Naukowcy twierdzą jednak, że lepiej działa wypuszczenie i wciąganie powietrza do papierowej torby lub naprężenie klatki piersiowej poprzez wzięcie głębokiego oddechu i wstrzymanie go na jakiś czas. Mimo całej tej wiedzy, nauka nie do końca zna odpowiedź na pytanie Kacpra. Po co w ogóle mamy czkawkę? Być może nie pełni ona żadnej funkcji. Jeden z badaczy twierdzi, że czkawka jest dziedzictwem po naszych praprzodkach z czasu, gdy żyli na świecie w postaci kijanek. No, wyobrażacie sobie. W zależności od potrzeby stworzenia te czerpały tlen do oddychania z wody albo z powietrza. Dlatego właśnie miały zarówno skrzela, jak i płuca. Skrzela są potrzebne na przykład rybkom, bo one żyją w wodzie. A płuca? Tak o nam, czy ptakom przykładowo, albo małpkom. Taki system stwarzał ryzyko, że w czasie oddychania skrzelami woda zaleje i zniszczy płuca. By temu zapobiec, kijanki zatykały wejście do dróg oddechowych fałdem skórnym, który odpowiada naszej głośni. Ten mechanizm uruchamiał się samoczynnie po każdym łyknięciu wody do skrzeli. Działał dokładnie tak, jak u nas skurcze w trakcie czkawki. Podobieństwa są tak duże, że wielu badaczy traktuje to jako jeden i ten sam proces. Słuchajcie. I tak. Ale od śmiechu też można dostać czkawki, skomentowała moje wyjaśnienia Ida, czyli córka tego taty. No, zgodził się Kacper. Pamiętasz, jak twojej lalce urwała się noga? To tak się śmiałem, że dostałem wielkiej czkawki. Na samo wspomnienie tego zdarzenia Kacpra ogarnęła taka wesołość, że czkawka, która mu właśnie minęła, mogła zaraz powrócić w pełnej krasie. Przestań, krzyknęła Ida. To wcale nie jest śmieszne, to była moja lalka. Sytuacja stawała się niebezpieczna. To mam zgasić światło, czy jednak chcecie posłuchać, co się stało z sali? Zapytałem groźnym tonem.
Dzieci zamilkły na chwilę, a ja, nie czekając na ich odpowiedź, szybko zacząłem czytać. Sali odzyskiwała przytomność. Zobaczcie, tu możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Opowiada naszej głośni. Ten mechanizm uruchamiał się samoczynnie po każdym łyknięciu wody do skrzyni. Działał dokładnie tak, jak u nas kurczek w trakcie czkawki. Podobieństwa są tak duże, że wielu badaczy traktuje to jako jeden i ten sam proces. Słuchajcie. I tak, ale od śmiechu też można dostać czkawki, skomentowała moje wyjaśnienia Ida, czyli córka tego taty. No, zgodził się Kacper, pamiętasz? Się noga, to tak się śmiałem, że dostałem wielkie czkawki. Na samo wspomnienie tego zdarzenia Kacpra ogarnęła taka wesołość, że czkawka, która mu właśnie minęła, mogła zaraz powrócić w pełnej krasie. Przestań, krzyknęła Ida. To wcale nie jest śmieszne, to była moja lalka. Sytuacja stawała się niebezpieczna. To mam zgasić światło, czy jednak chcecie posłuchać, co się stało z sali? Zapytałem groźnym tonem. Dzieci zamilkły na chwilę. A ja, nie czekając na ich odpowiedź, szybko zacząłem czytać. Sali odzyskiwała przytomność. Zobaczcie, tu możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Kochani, jeśli chcecie przeczytać tę oto książkę i dowiedzieć się odpowiedzi na różne ciekawe pytania, nie tylko te o czkawce i kartoflach, koniecznie przyjdźcie i wypożyczcie tę książkę. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale 23 czerwca jest Dzień Ojca. Słuchajcie, pozdrawiamy razem z Sówką wszystkich tatusiów i życzymy im dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń, no i oczywiście pociechy z dzieci. Ja również pozdrawiam mojego tatę i przyszłego teścia. Pa, pa!